Paweł, to jeszcze ciebie dopytam, bo często Pewnie. tam te analizy gdzieś tam u ciebie się przejawiają, to jakbyś teraz miał ocenić, powiedzmy, blok, który się wytworzył, powiedzmy, nazwijmy go amerykańskim, a blok, który wokół siebie budują Chiny i Rosja. Jak to może, choćby na poziomie tym, powiedzmy, Tak. raz ilości ludności, a dwa potencjału przemysłowego, Bardzo, jak to może bardzo dobre wyglądać? pytanie, tylko że musimy rozdzielić. Uważam cały czas i to powtarzałem wielokrotnie, uważam, że Chiny budują, znaczy oficjalnie oni budują, są braćmi z Rosjanami, ich społeczeństwo jest prorosyjskie, jak najbardziej, to prawda. Tak samo jak społeczeństwo hinduskie jest prorosyjskie. Na przykład społeczeństwo polskie jest antyrosyjskie, nie? Tak żebyście zrozumieli. Natomiast wydaje się, że zarówno Chińczycy, na ten moment mniej Hindusi, ale Chińczycy na pewno chcą się układać z nowym rządem rosyjskim. Oni według mnie położyli krzyżyk na obecnym reżimie. Nie będą go wspierać. Dlaczego? Przyczyna jest dosyć prosta. Będą mogli otrzymać większe profity ze współpracy z nowym rządem, który musi być prochiński. Dlaczego musi być? No będzie miał do wyboru, może być też prozachodni, no ale co znaczy prozachodni, tak? To dla nich to są reparacje dla Ukrainy, no wiele, wiele rzeczy, które są niefajne. A prochiński to znaczy, że no wiele rzeczy będzie łatwo sprzedać społeczeństwu rosyjskiemu. A więc wydaje mi się, że albo w międzyczasie, no albo w którymś momencie pojawi się pewna siła polityczna, wspierana przez no, różne tutaj osoby, która przejmie tą władzę. Jak ona przejmie, nie mam zielonego pojęcia. Kiedy się to zdarzy, też nie mam. Natomiast no, Chińczycy już jak gdyby wiedzą, że no, nic nie trwa wiecznie, tak? Nawet jeżeli by założyć, że Putin nie odda władzy, no to on kiedyś umrze, tak? Czy to będzie rok, dwa, czy pięć? No, myślę, że 10 to nie. I oni się nie spieszą, tak? Oni w tym momencie nie robią żadnych specjalnych interesów z Rosją, nie wspierają ich. Ale już jeżeli się pojawi nowa władza, to czemu nie? To dla akurat Chin będzie dosyć wygodne. Nie sądzę, żeby ta nowa władza, jakkolwiek ona byłaby demokratyczna, chciała współpracować z zachodnią Europą. A jeżeli już będzie chciała, no to będzie chciała rozkładać te akcenty, tak? To pomiędzy jak gdyby kraje zachodnie a Chiny. Na pewno nie będzie takiej sytuacji jak w latach 90., że Rosja się otworzyła na Europę Zachodnią, no i się podporządkowała. Rosjanie tego nie chcą. Prędzej imperium się rozpadnie, niż oni się podporządkują teraz, tak? Stanom Zjednoczonym. Słuchajcie, ja jeszcze, jak już jesteśmy w podsumowaniu tygodnia, korzystając z obecności naszych gości, to muszę zapytać jeszcze o tą kwestię, bo ona szeroko też nie była komentowana, ale myślę, że tu Paweł też nam przynajmniej dwa, trzy zdania na ten temat powie. Paweł, Rosja, Chiny, a Afryka, no bo jednak te misje takie, powiedzmy, dyplomatyczne są dość ciekawe, bo to nie jest przypadek. My tam możemy, wiesz, część mediów się trochę śmieje z tych wizyt, ale nie zapomnijmy, to są biedne kraje, ale bogate w surowce. Tak, znaczy wiesz co, no ja też się troszeczkę nie, dobra, nie będę No mówił tego słowa. wiemy o co chodzi, po prostu o Tak, te ale oznaczenia, czy Ławrowa w jakimś tam, powiedzmy, tak. afrykańskich tańcach, czy Ale Łukaszenkę nawet. no, było to troszeczkę śmiesznie, niemniej. Słuchajcie, no to wynika z obecnej sytuacji, którą ma Rosja, tak? Ta ekonomiczna sytuacja nie jest dobra, a kraje afrykańskie, no, mogą zapewnić pewien rodzaj barter. No fajnie by było, żeby oni oczywiście kupowali za gotówkę, ale to może być nierealne. Czyli możemy mieć jakieś takie dziwne układy, przy czym no, to pomoże Rosji, ale w małym stopniu. Ale ziarnko do ziarnka, tak, można powiedzieć, nie? Że to będzie pozytywne. No, problem jest tak naprawdę największy w tym momencie z produktami, chociaż moim zdaniem Rosjanie potrzebnie się martwi, bo te produkty uważam, że i tak będą sprzedawane. Natomiast oni sobie, wiesz, wymyślili, że może ileś tych produktów oni wyślą do Afryki. Stąd ten pomysł. Pomimo, że część jak gdyby rosyjskich ekonomistów mówiła, że to bez sensu, tak? Bo to małe dochody, więcej z tego może być problemów. Natomiast no, tutaj rząd
i reżim zadecydował, że będzie robiło różnego rodzaju bartery, czyli będzie dostarczać diesla czy benzynę do konkretnego kraju i zamiast często tej gotówki, bo czasami ta gotówka nie jest realna, czasami jest, no będzie dostawać różnego rodzaju bartery. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o Afrykę. Ale to Dlaczego jeszcze to... trzeba chyba wspomnieć o No. tej współpracy wojskowej, no bo chyba też tam niedawno było poinformowano, że będą wspólne nawet chińsko-rosyjsko-południowoafrykańskie ćwiczenia dość duże, więc to taka powiedzmy Ale to pętla. mówisz o, wiesz, o RPA, tak? Tak jest, tak. Tak. No ja mówię jak gdyby o całej Afryce, tak? Wiesz co, no tu jak... No jeszcze raz powtórzę, tak? Chińczycy czekają na nowy rząd rosyjski, co nie oznacza, że nie będą przeprowadzać ćwiczeń. Co nie oznacza, że będą deklarować przyjaźń wieczną, jak skała pomiędzy Rosją a Chinami. No to jest, no nie wiem, no dziadkowie mojej żony są Chińczykami. Jak wielokrotnie z nimi rozmawiam, to dla nich jest to naturalne. Dla nas to jest nienaturalne, o czym my rozmawiamy, tak? Czyli dla nas jest to trochę coś dziwnego. No chodzi o to, że no, oni zawsze będą tutaj starali się te kontakty mieć pozytywne. Co nie oznacza, że nie będą takie rzeczy, o których dzisiaj mówiłem na przykład we vlogu kapitana, tak, czy jakoś tam wcześniej, że mamy taką sytuację, że Chińczycy mówią: OK, chcecie kupić coś od nas, na przykład jakieś maszyny, czy osłonki do parówek, czy jakieś inne. Nie ma problemu. Musicie nam zapłacić z góry, bo my was bardzo kochamy, ale jeżeli chodzi o ekonomię, jeżeli chodzi o biznes, to płacicie nam z góry najlepiej pełną stawkę. To jak gdyby wiesz, no pokazuje, czym Rosja jest dla Chin. Czyli Rosja jest takim troszeczkę niewygodnym partnerem, którego nie wolno skrytykować, trzeba kochać, no ale z tego kasy nie będzie. A Chińczycy mają Ale to do siebie, Paweł, że. a powiedz nam, jak to właśnie jest na tej linii, bo na pewno znasz odpowiedź na to pytanie. Jak to wygląda surowcowo? Czy Chiny są, powiedzmy, na przykładzie choćby jakiegoś jednego surowca uzależnione od Rosji? Czy mają jakieś Nie. niedobory? Nie, w tym Nie. momencie nie. Nie. No, że wiesz, no może jakieś tam ziemie rzadkie, no ale też nie kojarzę. No, jeżeli chodzi o ropę, no to nie. Jeżeli chodzi o gaz, no to tym bardziej nie, bo oni mają w tym momencie poziom dostarczanego gazu z Rosji do Chin, to jest tam bodajże 1,7. Jeżeli chodzi o ropę, jest troszeczkę więcej, natomiast no, tu mają Chińczycy większą swobodę, no bo to często oprócz tego, że tam są jakieś tam małe dostawy rurociągami, no to większość się tak naprawdę odbywa za pomocą transportu morskiego. I tu mają jak gdyby pełną swobodę, no bo mogą w którymś momencie powiedzieć, że biorą z Arabii Saudyjskiej, nie biorą od Rosji. A to też nie są, żebyście zrozumieli, to też nie są kwoty, które są znaczące tak dla Chin. A więc no Chiny zresztą zawsze dbały o dywersyfikację dostawców. I to się nie zmieniło. Tak zawsze było. I nigdy Rosja nie. To, co my, jak gdyby Europa, tak, czyli Europa się uzależniła od rosyjskiej ropy i przede wszystkim gazu, to w Chinach nigdy czegoś takiego nie było. Jeżeli patrzymy na głównego dostawcy do Chin, na przykład gazu, no to jest Australia, nie? Turkmenistan, później jakieś inne kraje. A Rosja, no jest gdzieś tam daleko, daleko w tyle. A więc, jeżeli patrzymy na tą przyjaźń, o czym pewnie będziemy mówić w jakimś tam następnym vlogu, czy pokoju, czy czymkolwiek takim, no to wygląda, że ona, znaczy Rosjanie by bardzo chcieli być kochani, a Chińczycy liczą się tak jak Chińczycy. Czyli jeżeli chcecie coś od nas kupić, zapłaćcie z góry, wam sprzedamy, wam dostarczymy. Nie wiadomo, kiedy to będzie, ale kiedyś to nastąpi. I tyle. Ja mogę jeszcze wrzucić, jeżeli kogoś interesują surowce, Afryka i tak dalej, jak to tam wygląda, to Twitterowi czy na Twitterze polecam sobie sprawdzić. Aleksander Olech napisał i wydał w grudniu bodaj taką broszurę. Ona ma około 65 stron.
surowce krajów Sahalinu, czy coś takiego. Na pewno odnajdziecie, jest świetnie napisana Krajów i każdy Sahelu czy kraj po Sahalinu? Bo Sahalin to był Sahelu, to. Sahelu, przepraszam, Sahelu, przepraszam, okej. Sahelu. Tak, Okay. Sahelu. tak. I tam po kolei jest każdy kraj opisany, jakie ma surowce, ile ma, gdzie eksportuje, z kim ma sztamę, kto sprzedaje broń i tak dalej. Więc jeżeli kogoś to interesuje, bo ja w jeden wieczór sobie to przeczytałem i było to fajnie napisane, dużo obrazków, dużo mapek, fajnie to jest wydane w formie PDF-u. Więc jeżeli kogoś interesuje ten temat, to polecam. Aleksander Olech jest na Twitterze. Myślę, że się ucieszy, jak go ktoś tam odwiedzi, to To pobierze czy. zróbmy, Mateusz, tak, że udostępniasz to lada moment u siebie na Twitterze jeszcze Bardzo raz, a dobry Państwa do pomysł. Mateusza zachęcamy, Dobra. żebyście odwiedzili. My też to podamy zaraz po A zakończonym ja pokoju, zrobię więc na pewno garstkę. ostatnią erratę do tego, co było mówione, właśnie wracając do tematów afrykańskich. To, co mówił Paweł, to były takie rzeczy z obszaru pozytywów, ale jak to bywa w spółkach, ktoś wie, co to znaczy kontrola pozytywna i negatywna. Jak ktoś może zrobić zmianę statutu, zmianę sposobu działania, a nawet zamknąć spółkę, to jest ten, kto ma 75% plus, nie wiem, jeden udział. Natomiast ten, kto, to jest kontrola pozytywna, a negatywna to jest to, że ktoś ma 25% udziałów plus jeden udział, co pozwala mu zabronić pozostałym, aby wykonali takie ruchy. To patrząc na standardowe podejście w kodeksie spółek handlowych. I teraz ja chcę powiedzieć o kontroli negatywnej, wynikającej dla mnie i szykowanej z tych działań chińskich i rosyjskich w Afryce. O co chodzi? Chodzi o koncept elektromobilności wymuszanej przez Komisję Europejską, czyli duży obszar świata, i w jakimś stopniu również Stany Zjednoczone. Do tej elektromobilności potrzebne są bardzo konkretne metale, głównie metale ziem rzadkich, ale w tej sytuacji mówi się już od chyba 2 tygodni, co ja mówiłem wcześniej, problem z litem, problem z niklem. I jeżeli w tej sytuacji Rosja i Chiny zrobią wszystko, aby położyć rękę na zasobach, albo przynajmniej wspomóc te kraje, których rządy mogą skorumpować, tak to nazwijmy, a na których terytoriach znajdują się pokłady tego typu metali, metali ziem rzadkich oraz tych, które dla elektromobilności mogą być konieczne, to założą uzdę Unii Europejskiej i staną w tym zakresie. Bo to jest trochę tak jak determinizm w jakiejś formie historycznej. Unia wymusza, bo trzeba, żeby było lepiej, żeby było czyściej. Przez to jest drożej, niestety. I iść tą elektromobilność, mnóstwo akumulatorów i tak dalej, a jednocześnie wiadomo, czego może brakować. I na tych właśnie zasobach rękę chce położyć zarówno rząd Chin, jak i Rosji, zwłaszcza w Afryce, może to być niskim kosztem osiągnięte poprzez korumpowanie tych małych rządów, małych kraików, bantustanów i tak dalej. I to jest ta, jak dla mnie, przynajmniej rozumiana kontrola negatywna, która wejdzie bardzo mocno w paradę Unii Europejskiej i Stanom Zjednoczonym. To tyle. Ja tam Słuchajcie. podrzuciłem te materiały na swój profil Pan Zen, więc jak ktoś tam jest zainteresowany, to zapraszam. Także odsyłamy do Mateusza Pan Zen na profil, gdzie znajdziecie informacje dotyczące surowców. Słuchajcie, żeby zakończyć ten temat, krótkie pytanie jeszcze od Damiana. Stawiamy po tym pytaniu kropkę. Ja oddaję potem głos Amatoronowi, który przejdzie do jednego z głównych i głównego tematu i kończącego dzisiejszy pokój. Ja bardziej nie mam Damian? pytania, tylko stwierdzenie. Witam Was wszystkich tutaj, fajnie się Was słucha. Byłem wcześniej na pokoju w poprzednim tygodniu. Natomiast tutaj rzuciłem Wam tweeta pod spodem. Tak sobie szybko przejrzałem, kto Was słucha. Macie bardzo dużo anonimowych kont utworzonych niedawno. Nie chcę nic sugerować, kto Was słucha, ale też Was słuchają ludzie, którzy nie powinni tego słuchać. To taka moja sugestia. Tam jest tweet, zobaczcie sobie. Nie mówię, że wiadomo, musicie ich banować czy coś takiego, ale jeżeli jesteście popularni, jeżeli mówicie o tych tematach związanych, wiadomo, z wojną, z konfliktem,
naprawdę też słuchają nas ludzie, którzy de facto nie powinni tego słuchać. Więc dla mnie to się stało dziwne, że nagle tam jest ze 40-50 kont, zero obserwujących, totalnie anonimowe profile. Tak tylko daję wam do, można powiedzieć, informacje. Sprawdźcie to. Dzięki serdecznie, no, słucham dalej. Dzięki, nawet nie zwróciliśmy na to uwagę, bo, więc, ale to myślę, Amator, ty się wypowiedz na ten temat i oddaję ci głos oczywiście. Na ten temat mam się wypowiedzieć, znaczy, no chociażby raz, jak my, bo dzisiejsza debata publiczna, czyli to podsumowanie tygodnia jest po części przedłużeniem tego, co robiliśmy na Discordzie, tam też zdarzały się takie osoby, które no mówiąc, dawaliśmy im głos do pytania, a one Wielka Rosja i tak dalej, więc jesteśmy poniekąd tego świadomi, że słuchają nas też takie właśnie typowo anonimowe konta, ale no myślę, że jest to nieuniknione i jeżeli będą słuchać, to i tak będą słuchać, a nie będziemy wszystkich banować, no bo to nie zawsze za każdym anonimowym kontem jest jakiś rosyjski bot. Natomiast przy okazji... Ja jeszcze, Amator, ja jeszcze dodam jedną rzecz, bo to też warto w tej kwestii podkreślić, że mamy mnóstwo takich, powiedzmy, fanów, którzy pomimo banów następny dzień do nas wracają. Ale to walczymy z tym, na ile możemy. Tak jak mówiłem na samym początku naszego pokoju, walczymy o kulturę wypowiedzi, nie blokujemy nikogo, kto, powiedzmy, nie obraża i, powiedzmy, nie wypowiada jakichś idiotycznych lub nieprawdziwych po prostu informacji. Ponadto trzeba powiedzieć, że my tutaj nie prowadzimy dyskusji na tematy objęte klauzulami bezpieczeństwa i tak dalej. My, opierając się na dostępnych źródłach, mówimy o tym, jak jest, jak uważamy, że być powinno i co z tym zrobić. Tak, myślę, że jeżeli już chodzi o tak jeszcze rosyjską propagandę, to i tak by do takich rzeczy miała dostęp, a tutaj można powiedzieć, rozwijamy się w granie, można powiedzieć, naszego obywatelskiego patriotyzmu, nie wiem, czy można tak to nazwać, że rozmawiamy także też o bezpieczeństwie Polski. Ale przy okazji chciałbym podziękować i za to, że nas nadal słuchacie. Jest no, prawie już 300 osób, jestem naprawdę zdumiony tą liczbą. Natomiast ogólnie to zostały mi dwa tematy, a nie jeden, panie Mateuszu, więc troszeczkę spaliłeś. Bo zanim... Przepraszam. No, widzisz. Zanim przejdziemy do sytuacji na froncie, jeszcze chciałbym dodać taką nutkę ekonomii do naszej debaty, bowiem ostatnimi czasy doszły do nas oficjalne danie odnośnie styczniowego budżetu Rosji. No i no nie jest za dobrze w Rosji, bo spadek z dochodów ropy nie tylko jest wyraźnie zauważalny, co jest wyraźnym dowodem na to, że sankcje są skuteczne. Dodatkowo no, można powiedzieć właśnie, jak było tutaj wspomniane, Serbia prawdopodobnie także będzie się dołączała do tych sankcji, a tutaj no, w trakcie naszej debaty można powiedzieć, że sprzed chwili dostaliśmy informację, że w Szwajcarii jeden z największych banków ogłosił, że właśnie rezerwy będzie Rosjanom zabierał te aktywa, które Rosjanie w nim mieli, a to były no, ponad 1/3 aktywów w całej Szwajcarii. Więc abstrahując od tego, dlaczego postąpiło takie posunięcie, bo już widziałem, Mateusz na Twitterze przeprowadził małą dyskusję, ale więc może nie wiem, czy chcesz się wypowiedzieć, Mateuszu, odnośnie tych banków i tej sytuacji ekonomicznej, ale tutaj zachęcam. Znaczy, słuchajcie, tak jak ja wam mówiłem, ja bym wolał Pawłowi oddać głos, bo w tych kwestiach Paweł jest o wiele bardziej kompetentny niż ja. Dobrze, jak mówisz. No, tylko chyba Paweł na chwilkę gdzieś odszedł. Zanim Paweł się włączy, powiem to, co ja mogę powiedzieć. Nie, ja jestem. Już jesteś, dobrze, to jedź, a ja potem uzupełnię. Tak. No, chciałem powiedzieć, że zrobiłem już tak dużo ilość materiałów, ponieważ ostatnio myślę, że jak otwieram lodówkę, to wyskakuje z tej lodówki. Bo puściłem informacje na temat, jak wygląda ten budżet rosyjski. Potem jeszcze z Mateuszem, z panem Zem, rozmawialiśmy na ten temat i ustaliliśmy, że Mateusz jeszcze zrobi dodatkową nitkę, którą zrobił, która była świetna i która wytłumaczyła pewne rzeczy, których ja chyba nie potrafiłem wytłumaczyć. Co ciekawe, no nie wiem, czy pamiętasz, Mateusz, potem zostałem oskarżony, że ukradłem ci te wszystkie dane. Tak, na YouTubie. To było niesamowicie świeżo.
Szczególnie, że rozmawialiśmy godzinę chyba wcześniej, tak? I tam sobie właśnie dyskutowaliśmy, kto co i gdzie puszcza, jak puszcza i tak dalej. Potem było, że jestem Karłem, jakimś intelektualnym, no ale dobra, nieważne. Dla niektórych strasznie trudne do zrozumienia jest to, że normalni ludzie mogą ze sobą w normalny sposób tak, współpracować. Tak, i nie konkurujemy, tak, no bo się znamy od dawna i się lubimy i w ogóle jest jak na razie super. Natomiast słuchajcie, no jeżeli chodzi o te dane, no to ja już wielokrotnie się wypowiadałem, no teraz wygląda to tak, że Rosjanie próbują panicznie znaleźć jakieś oszczędności, jakieś pieniądze. Sytuacja no jest chyba krytyczna, tak? To nie znaczy, jeszcze raz, bo tutaj też pojawił się takie głosy, że w ten moment Rosja zbankrutuje, że może będzie, no coś też tak. To nie tak. Rosja ma jeszcze bardzo dużo pewnych takich mechanizmów, które z punktu widzenia zachodniego nie mogłyby być stosowane. Dewaluacja rubla, wprowadzenie talonów, kartek, no jest bardzo, bardzo naprawdę dużo rzeczy. I prawdopodobnie coś takiego zastosuje, natomiast co zastosuje, w jaki sposób, no to będziemy świadkami. Na pewno ta ekonomia nie jest w dobrym stanie. Ja o tym mówiłem już bodajże pół roku temu. Jeżeli ktoś pamięta, czytał moje wpisy, no to mniej więcej wie, jak to się kształtowało. Też podawałem wątpliwość te wszystkie prognozy, czy Banku Światowego, czy Funduszu Międzynarodowego, no, którzy się mylili. Ja obstawiałem, że na przykład spadek w Rosji będzie mniejszy, że oni obstawiali. No teraz wyszło odnośnie PKB, że miałem rację. Natomiast to, co mówiłem nawet dzisiaj u kapitana, no to PKB jest bardzo złym wskaźnikiem, natomiast u nas się ciągle, jak gdyby z niewiadomych przyczyn dla mnie, przewija. Znaczy ja mogę zrozumieć, że to jest taki prosty wskaźnik, który dla ludzi, którzy, no bo chcielibyśmy wiedzieć, czy gospodarka rosyjska się rozwija, czy nie, no i wtedy bierzemy PKB, patrzymy, jaka jest wartość i wtedy mówimy, Pawle, rozwija się albo nie rozwija się. Pawle, bo tak troszkę słabiej Ciebie słychać. Czy byś mógł trochę poprawić mikrofon, jeśli no, można? O, od razu lepiej. Dobra, pewnie, że tak. No więc, no słuchajcie, no to trochę tak wygląda. Ja też nie chcę tutaj zabierać nikomu głosu, bo jest dużo super słuchaczy i super mówców. No ja się koncentruję na tych rzeczach razem z Mateuszem, na tych rzeczach ekonomicznych. Razem robimy jakieś tam wspólne informacje dla ludzi, staramy się też przekazać, bo wydaje mi się, że jest bardzo duża dezinformacja i to pochodzi niestety z Rosji. I wydaje mi się też, znaczy nawet, nie wiem, no chyba mi się nawet nie wydaje, jestem wręcz przekonany, że spora część naszych ekspertów ulega tej propagandzie, szczególnie jeżeli chodzi o ekonomię Rosji. Czyli powtarzamy takie mity o tym i one są bardzo szkodliwe. Myślę, że to jest część właśnie rosyjskiej dezinformacji, bo bardzo często powtarzamy takie pewne mity czy półprawdy, że sankcje nie działają, że może warto je zawiesić albo odsunąć w czasie, że gospodarka rosyjska sobie radzi świetnie, że rubel jest mocny, że Rosjanie mają nieskończone rezerwy walutowe. My możemy sobie tam wymieniać, natomiast nam mniej więcej przekaz jest taki, odpuśćcie Rosji, bo to i tak nic nie da, Rosja sobie zawsze poradzi, a tylko na tym stracicie. No i to jest przekaz nie tylko dla Polski, ale też dla krajów zachodnich, szczególnie tego południa, dla których ta wojna no to jest jakaś tam rzecz, która się odbywa na jakichś tam obrzeżach Unii Europejskiej i to tyle. No, i myślę, że to niestety jest skuteczne i to jest strasznie skuteczne. Nadal Europa się broni, ale tak naprawdę to chyba tylko dzięki Stanom Zjednoczonym, bo jeżeli tego by nie było, no to pewnie może to by inaczej wyglądało. Tak mi się wydaje przynajmniej. No okej. Okay. Oddaję głos. Czy właśnie, kapitanie, chciałbyś dodać coś do tej sytuacji ekonomicznej? Znaczy ja tutaj dorzucę właśnie a propos tej Szwajcarii, bo kazus Credit Suisse był mi znany dużo wcześniej, a ze względu na moje kontakty
Powiedzmy, że powiem tak. Ten Credit Suisse 1, który miał kłopoty i który chyli się ku upadkowi, najprawdopodobniej upadnie, to już jest tylko fasada, jaka została z tego banku, z tej jego części. Wszystko, co w nim było ciekawe, dobre, wartościowe, dawno już znajduje się gdzie indziej. Ktoś, kto próbuje kreować, że to będzie Lehman Brothers, uważam, że nie ma racji, bo Szwajcarzy zbyt dobrze sobie to przygotowali, żeby to nie miało dla nich realnego znaczenia. Te kilka nieruchomości, które są w tym banku, który się może przewrócić, to jest tylko drobna rzecz. Pozostałe części Credit Suisse są bezpieczne. Ale jeżeli przyjąć, że dojdzie do przewłaszczenia skutecznego tych 19 miliardów dolarów, które się tam znajdowały, rosyjskich oligarchów czy też rosyjskiego rządu, i powiem szczerze, jestem pewien, że Rosjanie nie podskoczą w tej sprawie, bo zbyt dużo innych ważnych spraw realizowane było przez Szwajcarię, przecież Szwajcarzy zbyt dobrze o pewnych rzeczach wiedzą, to się może okazać, że ten Credit Suisse niekoniecznie się musi przewrócić. Więc Szwajcarzy rozpoczęli twardą grę, bo być może spodziewają się pewnych rozstrzygnięć i stwierdzili, że nie ma sensu tracić więcej czasu na miękką grę. I lepiej w tym momencie, jeżeli można jeszcze pomóc swojemu, bo to jest przecież jeden z ich banków, to zrobią to. I tak to wygląda, a swoją drogą trzy nowe fundusze szwajcarskie lokują się właśnie w najbliższym czasie w Polsce. Całkiem możliwe, że dla jednego z nich nawet będę miał coś do zrobienia, bo są zainteresowani czym? Odbudową Ukrainy. I logują się w Polsce. A konsulting, no robiłem to i mocno mnie przyzywa z powrotem konsulting do siebie. Tyle mogę powiedzieć. Dziękuję. Dobrze, o ile jeszcze ktoś nie ma czegoś do powiedzenia właśnie w sytuacji odnośnie skuteczności sankcji i tak dalej, myślę, że powoli będziemy mogli przechodzić właśnie na sytuację na froncie. No dobrze, więc przejdźmy. Co by tutaj powiedzieć? Sytuacja na froncie, na tyle już nie można mówić o zimowej walce, o inicjatywę, a o dosłownej przyjęciu jej przez Rosjan. Rosjanie po zgromadzeniu sporych sił, w które wchodzą także zmobilizowani, ewidentnie, co mówi wiele portalów, zamierza rozpocząć szeroką ofensywę na wielu kierunkach. I teraz może to są tylko takie moje przemyślenia, co bym chciał dodać. Natomiast jeżeli coś źle powiem, to oczywiście można mnie skorygować jak najbardziej. Natomiast tutaj taką moją wizję odnośnie tego, jak to widzę, że ostatnie wręcz dramatyczne ataki, które możemy obserwować na linii ukraińskiej, czy to na Ugledarze, czy to na linii Bachmutu, czy to pod Kreminną, praktycznie na całym froncie, mają na celu przełamanie linii Ukraińców, aby związać ich rezerwy. A to dałoby pole manewru dla rosyjskiej armii w ramach tak szeroko zapowiadanej właśnie ofensywy. Rosjanie jednak trochę uważam igrają z ogniem, bo muszą zdążyć przed wiosennymi roztopami. Jeśli tego nie zrobią, to ich wojsko będzie uwiązane walką w błocie. A no dobrze sobie pamiętamy, co było w marcu i czym się wiąże rosyjska ofensywa w błocie, no bo nie będzie miało tam chociażby grama manewru czy takiej prawdziwej ofensywy. Jednak jeśli Rosjanie dalej będą przyciągać ofensywę po wiosennych roztopach, no już pełna wiosna zostanie ich z zachodnimi czołgami, które przyjadą na Ukrainę i inną ciężką bronią, co na pewno nie za dobrze się kojarzy rosyjskim planistom. Więc okno do ataku coraz bardziej się zawęża, a możemy jednocześnie obserwować coraz mocniejsze uderzenia na ukraińskiej linii, wręcz samobójcze można powiedzieć. No, na nieszczęście Rosjan te linie nie pękły, a więc plan z związaniem rezerw, lekko mówiąc, nie do końca wychodzi. Moim zdaniem, może rzeczywiście tam troszkę na froncie inaczej to wygląda, natomiast z tego co widać, żadnego przełamania nie widzimy. Natomiast zależy sobie więc zadać pytanie, na które tutaj myślę także z kapitanem będziemy się starali odpowiedzieć, kiedy ta owa ofensywa nadejdzie, o ile już się nie zaczęła. Więc tutaj kapitanowi oddaję głos. No, w moich słowach ostatnio wspominałem, że od 16 ja tak to widzę, jeżeli chodzi o pokrywanie się kwestii pogodowych, jak i kwestii tego, gdzie ile czego zgromadzili, jeżeli to będzie teraz, bo coraz bardziej skłaniam się ku temu, że wszystkie te bardzo mocne ataki, a nawały wręcz ogniowe, które przypominają przygotowania artyleryjskie przed atakiem, czyli APA, artyleryjskie przygotowanie ataku, jakie Rosjanie robią,
mają do czegoś przyzwyczaić Ukraińców, żeby w końcu przestali na nie reagować, że to już może być to. Z drugiej strony cały czas spore rozproszenie sił rosyjskich na tym froncie, zamiast ich właściwego skoncentrowania, żeby uzyskać odpowiedni efekt przewagi na danym odcinku. Stały, permanentny napór miałby opustoszyć magazyny amunicyjne ukraińskie i patrząc nawet na taki filmik, gdzie pokazano ile tysięcy łusek, ile dziesiątek taśm amunicyjnych ten jeden karabin maszynowy w ciągu jednej nocy w walce wystrzelał, to mówi naszym specjalistom od wojskowej logistyki: ludzie, złapcie się za to czy tamto, ściśnijcie mocno i przemyślcie, jakie są wasze naliczenia, czyli te day of supplies, jednostki naliczeniowe amunicji na dzień walki, i bardzo szybko zróbcie rewizję tych poglądów w tym zakresie, bo to rzeczywiście może mieć miejsce. Z drugiej strony coraz więcej kłopotów, które jeszcze nie teraz, bo tu będzie inercja, to co się dzieje złego w budżecie rosyjskim, przełoży się z pewnym opóźnieniem na sytuację jednostek na linii frontu. Ale w końcu się zdarzy, więc Rosjanie mają i czynnik czasu powodujący, że powinni jak najszybciej, i czynnik drugi czasowy związany z pogodą, czynnik trzeci, który jednak ich wstrzymuje, że oni mobilizują kolejną dużą masę żołnierską, którą będą chcieli przygotować na później. Jeśli nie zrobią czegoś teraz w dobry sposób, będą mogli to spróbować jeszcze raz później. No ale ta determinanta gospodarcza, czy w ogóle będą jeszcze w stanie. I to już są w tej chwili tak wielopoziomowe szachy, że trudno o jednoznaczne odpowiedzi. Można za dużo zaryzykować swoją reputację i cokolwiek stawiając na pewne rzeczy. I powiedzmy tak, zdolność Rosjanie do przeprowadzenia operacji ofensywnej mają. Zarówno w ludziach, jak i w sprzęcie. Zasoby, tutaj nie jestem do końca tego pewien, bo zmienili sposób użytkowania swoich zapasów i zasobów ze względu na działające HIMARSy. Włączenie się w tej chwili amunicji o zasięgu 150 km jeszcze bardziej może zmienić te zdolności i będą one dla nas trudniejsze do uchwycenia. Ale kwatermistrzostwo rosyjskie sobie radzi w stopniu lepszym niż to było na początku. Maciej Korowaj zwracał uwagę ostatnio na pewne aspekty działań taktycznych oraz zabezpieczenia, no my byśmy powiedzieli zabezpieczenia logistycznego, bo już są jakieś tam patrole rozpoznania pomocy technicznej, występuje właściwa ewakuacja uszkodzonego i zniszczonego sprzętu w rosyjskich wojskach na zaplecze, to wszystko. Jest to też pod osłoną przeciwlotniczą i nie zaryzykuję, czy to na pewno teraz będzie się działo. Ponadto jeszcze sami Rosjanie, co będą chcieli nazwać operacją zaczepną, co będą chcieli nazwać ofensywą. Na przykładzie tego, co robili Ukraińcy. Ile razy zapowiadali ofensywę, że to już, jak chcieli odzyskać Chersońszczyznę, czyli zachodni brzeg Dniepru, a kiedy tak naprawdę to się wydarzyło i kiedy efekty z tego dopiero były. Więc tu jest więcej medialnego zamieszania celowego obydwu stron niż realnych na tą chwilę dowodów na to, że coś faktycznie się takiego dzieje. Przypomnę, Wirtualna Polska 8 lutego zaczęło się, potężna nawała artyleryjska i tak dalej, na pięciu kierunkach. A przecież rejon Kreminna i tamtejsze to Dibrowe, jeśli dobrze pamiętam. To tam nie ma takich warunków w tej chwili, żeby czołgi nie ugrzęzły jadąc po tamtym terenie, akurat tam taka jest w tym momencie pogoda, a mówiono, że to właśnie tam ruszyła tak intensywna już operacja zaczepna. Okazało się to nie być faktem, a jednocześnie bardzo mądre działania ukraińskich dowódców polowych, które potrafiły poradzić sobie z tym naporem, jaki był, ale był to głównie napór z formacji piechoty, a nie wspartej ciężkim sprzętem. Owszem, wszędzie mnóstwo artylerii występuje i ta artyleria robi co może po rosyjskiej stronie, ale też jest intensywnie punktowana ogniem kontrbateryjnym przez mającą dłuższy zasięg artylerię ukraińską. Ten dłuższy zasięg to są właśnie te
może i starsze, ale jednak zachodnie haubice, armaty, wyrzutnie rakiet, które dają tą przewagę i niwelują skutecznie kolejne pododdziały całe artylerii rosyjskiej. Więc wszyscy jesteśmy w blokach, wszyscy oczekujemy, jest presja i po stronie ukraińskiej, i po stronie rosyjskiej. Ktoś w tym cały, w tej całej licytacji pokerowej wykona w końcu ruch, ale równie dobrze może to być niestety ruch bardzo błędny. Więc patrzmy, obserwujmy i dopóki nie zauważymy ciągłości, czyli że po nawale artyleryjskiej występuje rzeczywisty gwałtowny atak, czyli szturm. Szturm to jest gwałtowny atak, który rzeczywiście jest prowadzony odpowiednio dużymi siłami. Widać ugrupowanie, urzutowanie. Pierwszy rzut, drugi rzut, jeszcze jakiś odwód. Do tego czasu proponuję spokojnie oddychać. I gdyby tutaj właśnie jeszcze Maciek Korowaj chciał coś powiedzieć, bo bardzo sympatycznie rozpisał tą swoją operację Sztylet, o której mówiliśmy u mnie na kanale, to chętnie bym to jeszcze usłyszał, ale naprawdę, na razie jest więcej medialnych korowodów dookoła całej pojęć ofensywa i tego, co kto przez nie rozumie, niż faktycznych działań. Dziękuję. Maćku, a to nie zgodzisz się ze mną, że możemy co najwyżej mówić o nasileniu walk, to przynajmniej widać też na tych ukraińskich statystykach dotyczących choćby rosyjskich strat? Tak, zdecydowanie nasilenie walk. Powiedziałbym, że również Ukraińcy sprawdzili teraz w różnych rodzajach walk kolejne jednostki, które mieli na zapleczu. Ponadto cały czas wdrażają nowy sprzęt, szkolą nowe jednostki i to oni będą, jakby to powiedzieć, jakościowo stali na wyższym poziomie, wprowadzając te nowe jednostki do użycia, niż Rosjanie, moim zdaniem. Tak, ale właśnie myślę, że tutaj jeszcze odnośnie tego wątku, jak kapitanie odnośnie tych właśnie walk, które się przedstawiają na froncie, jak one się przedstawiają pod względem, można powiedzieć, zaangażowanych środków, a efektów, jakie, że tak powiem, są z nich wyciągane, czy to po stronie ukraińskiej, czy rosyjskiej, choćby, no, choćby już tutaj wcześniej wspomniane, to co ja i kapitan wspominał, Ugledar, Bachmut, czy chociażby nawet Awdijivka Dworyczna, czy na kierunku Łymańskim. Po części to wszystko charakteryzują opinie rosyjskich blogerów, którzy wieszają wszystkie ostatnie psy, koty i inne stworzenia Bogu ducha winne na dowódcach rosyjskich i na tym, w jaki sposób realizują swoje koncepty, albo raczej koncepty swoich przełożonych, bo prawdziwej, porządnej pracy sztabowej i dowodzenia polowego tam niewiele widać. Naprawdę niewiele widać i to aż niektórzy się zastanawiają, jakim cudem można było tą rosyjską doktryną tyle czasu straszyć cały Zachód. Ja przypomnę, że w Stanach powołano tak zwane OPFORS w centralnych ośrodkach szkolenia armii amerykańskiej, które właśnie działając na rosyjskiej doktrynie i rosyjskich regulaminach walki przez wiele, wiele lat rozjeżdżały broniące się pod oddziały amerykańskie. Naprawdę rozjeżdżały i uczyli oni amerykańskich dowódców i jednostki walki z przeciwnikiem działającym według tych rosyjskich regulaminów. I teraz to nie były złe teoretyczne podstawy, nie były złe założenia, to wszystko od strony teoretycznej przez Rosjan było dobrze przygotowane, ale na całe szczęście w swej głupocie strasznie nędznie to realizują. Tak, jeśli mógłbym jeszcze dodać oczywiście, to jeszcze mnie tak osobiście mnie ciekawi jeden wątek odnośnie tego, kto tak naprawdę jest winny tym ogromnym zniszczeniom rosyjskiego sprzętu ciężkiego pod Ugledarem, po tej nieudanej, można powiedzieć, po tych nieudanych szturmach. To, bo tam wiele stronnic się oskarża, a ciężko tak naprawdę dotrzeć do tego, kto konkretnie jest winny, jeśli ma kapitan takie informacje. Nie jestem w stanie powiedzieć, kto jest winny, bo przy kombinowanym ataku wojsk pancernych i zmechanizowanych, gdzie czołgi poruszają się
powinny się poruszać pod osłoną bojowych wozów piechoty i piechoty spieszonej, w zależności w jakiej odległości jeszcze od przeciwnika, bo to chodzi o to, żeby ta piechota nie była zbyt szybko też ostrzeliwana. A tu poruszanie się w kolumnach po drogach, o których prawdopodobieństwo zaminowania wynosi, nie wiem, 75%, i atak tego typu ugrupowaniem, nawet nie bojowym, nawet nie przedbojowym, no to są błędy bardziej niż szkolne w wykonaniu. No i teraz pytanie, czy na pewno dowódców, bo wiele wskazuje na to, że jest potężny kłopot z jakimikolwiek dowódcami niskiego szczebla od, nie wiem, od plutonu do batalionu. Naprawdę. Wielki problem z dowódcami i to coraz częściej, no nie wiem, to też może być zorganizowana akcja oczywiście maskująca, coraz częściej słychać, że ci żołnierze burzą się o to, że nie ma nimi kto nawet dowodzić. Oraz ktokolwiek się zjawi dowodzić, to się i tak boi tego, co ma zrobić i jak ma zrobić. Więc dużo dziwnych rzeczy, co wskazuje na to, że przede wszystkim Rosjanie stawiają w związku z tym na masę. A jeżeli nie ma właściwej koordynacji i współpracy, to samodzielnie jadące czołgi bardzo łatwo może lekka piechota, dobrze okopana i mająca broń przeciwpancerną zniszczyć. Jeżeli działają same bojowe wozy piechoty, nie umieją dobrze współpracować ze spieszoną piechotą również. Pozycje są przygotowane pod Wuhedarem, więc co jeszcze ważne, o czym kiedyś wspominałem, niezmiernie ważna, przydatna rzecz to minowanie narzutowe na duże odległości. Nie to, co my mamy u nas, ten system Kroton lub też Baobab, bo to jest minowanie narzutowe na krótkich odległościach, krótkich w sensie, że to tylko są ładunki pirotechniczne, żeby wyrzucić, ale to jest, no nie wiem, kilkaset metrów, podczas gdy minowanie narzutowe z wykorzystaniem wieloprowadnicowych wyrzutni typu MLRS, M270 lub też artylerii 155 mm, gdzie na właściwym kierunku saperzy sprawdzili, nic nie ma, wystrzeliwujesz odpowiednich kilka salw 155 mm i już jest tam grupa min narzucowa, która jest niespodzianką dla maszerujących pododdziałów rosyjskich, robi robotę. Kanalizujesz w ten sposób kierunki działania i zmuszasz, żeby wyszli pod lufy na przykład przygotowanych, okopanych pododdziałów, bo tam właśnie poszła salwa rakiet z minami narzutowymi przeciwpancernymi, nie mają odpowiedniego sprzętu, więc obchodzą tą strefę, obchodząc, wchodzą tam, gdzie ukraiński dowódca chce ich zobaczyć. I tam są witani zorganizowanym ogniem podstawowej broni, piechoty, wozów bojowych, czołgów, artylerii. Obrona ukraińska nie jest głupia. W przeciwieństwie do ataków rosyjskich, które potrafią być wybitnie głupie w realizacji. Pod wieloma względami w wielu miejscach. Tak, dziękujemy tutaj za wypowiedź. Zgłosił się właśnie Maciek Korowa, więc tu bym chciałem poprosić, po czym trzeba pamiętać o tym, że jeszcze Dariusz i koleżanka Katarzyna się zgłaszała, ale już przestała. Też coś chcą jeszcze powiedzieć. To ja już oddaję Maćkowi głos. Tak. Halo, dobrze mnie słychać? Dobrze, dobrze. Głośno i wyraźnie. Cześć. Słuchajcie, no fajnie tutaj rozmawiamy o tych wszystkich sprawach. Ja też nie będę chciał się powtarzać z pewnymi rzeczami tutaj, z którym z panem kapitanem Maciejem rozmawialiśmy na jego kanale YouTube. Natomiast z takiej odpowiedzi, bo tutaj trochę też sobie wynotowałem takich spraw, bo tutaj trzeba pamiętać, polityka, ekonomia i to, co się dzieje na froncie, to jest wszystko synergia i to jest wszystko połączone. Ja akurat się zajmuję tym takim wąskim dziedziną, czyli taktyką rosyjską i całą tą operacją jako taką, co Rosjanie mogą robić i jak. I tutaj są pewne kwestie, które są zauważalne, związane ze zmianą w ogóle Rosji, podejściem do działań w ogóle bojowych. Przede wszystkim oni sobie zdali sprawę, że ta wojna będzie trwała przede wszystkim długo. Z drugiej strony zdali sobie z tej sprawy, że te długo to im się już powoli kończy ze względu na sprawy ekonomiczne, co tutaj koledzy wcześniej opowiadali.
I trzeba się zastanowić, w jaki sposób oni będą chcieli wyjść z tej sytuacji. Ja jako wojskowy patrzę na ten problem z wojskowego punktu widzenia, co nie znaczy, że jest najlepszy, czyli rozwiązania tej sytuacji na polu walki. To, co zaproponowałem, to było jakby takie grą intelektualną, jeden z wariantów jak najszybciej pokonać Ukrainę. Wziąłem się w rolę adwokata diabła i coś takiego popełniłem, ale też, żeby pokazać, do czego Rosjanie są zdolni. Są parę kwestii. Pierwsza jest kwestia, że zmieniono, tutaj dużo się o tym nie mówi, dużo się o tym nie pisze, ale było na samym początku roku trochę pisano, bo ze względu na zmianę w systemie dowodzenia albo zmianę w dowództwie, gdzie szef sztabu zaczął być już szefem tej całej operacji, tej wojny, wojny. Natomiast bardzo dużo ściągnięto tam oficerów, którzy wcześniej za obecnego ministra obrony albo za jego, jak on mógł zdecydować, zostali odrzuceni jakby na boczny tor. Jedną z takich głównych postaci to jest generał Kim. Jest to szef sztabu, który zawsze z Gierasymowym od Czeczenii, a nawet chyba i wcześniej funkcjonował i był, moim zdaniem, jest jednym z najlepszych strategów i z najlepszych operacyjnych oficerów takich w armii rosyjskiej, bo też wykładał. Później został zesłany na tam operacji pokojowych, czy takie, jakąś taką funkcję miał. Teraz wrócił do sztabu Gierasimowa jako szef właśnie tych spraw operacyjnych i planowania, czyli szef sztabu. No i to na początku stycznia już mnie właśnie zaintrygowało. Teraz Rosja przestała planować tak nierozważnie, jak to robiła na samym początku tej wojny. I tu jest jeden kwas. Druga taka kwestia jest to, że sami, jeśli chodzi o Ukraińców, sami oni dostrzegli taki problem, że Rosjanie zmieniają swoją taktykę do długotrwałej wojny, strasznie dewaluują ukraińskie siły i też nasycili front, szczególnie na przykład pod Bachmutem, gdzie w tej chwili jest 12 brygad, naliczyłem ostatnio z otwartych źródeł i jest też około 12 pułków rosyjskich i też to nasycenie spowodowało to, że te walki przybrały taką jak inną formę i raczej nie zapowiada się tam, że jak jest na odcinku 80 km koło 12 brygad, no to jest dosyć mocne nasycenie jednostek i tam zazwyczaj no, trudno robić jakieś przełamanie, więc też zaproponowałem troszeczkę inny kierunek. Więc trzeba sobie zdać sprawę, że z mojego punktu widzenia wojskowego rozwiązanie tego konfliktu to jest uderzenie dosyć gwałtowne z nieoczekiwanego kierunku, który rozstrzygnie jak gdyby ten konflikt na korzyść Rosji. To jest moje podejście. Tu rozmawialiśmy z panem kapitanem na różne te tematy, więc nie będę się powtarzał. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Nie chcę być złym wróżbitą takich sytuacji, ale trzeba brać to pod uwagę. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy. Dziękujemy. Czy są jeszcze chyba jakieś pytania? Chyba z tego, co nie widzę. Ty, Mateusz, chciałeś coś powiedzieć jeszcze? A czy ja chciałem poruszyć jeszcze dwie kwestie. Jedną, którą przedmówca, i to może od razu też pytanie do przedmówcy. Jeżeli z tego, co obserwujesz, z tych danych, które posiadamy, nastąpi takie uderzenie, to co zaspokoi władze Rosji czy władze rosyjskie i na ile wojska rosyjskie będą mogły się, powiedzmy, przesunąć jeszcze na zachód, na Ukrainę, a ile Ukraina wytrzyma, tak? Czy możemy już mówić o jakichś celach, które zadowolą Władimira Putina? Halo, słuchać mnie znowu? Tak, słuchać. Tutaj z panem Maciejem mieliśmy taki fajny wątek, który zaczęliśmy w naszej rozmowie, dotyczący takiego psychologicznego podejścia. W tej chwili armia rosyjska została mocno upokorzona, bo pamiętajcie, że ona była pompowana wcześniej jako tą rzeczywiście siłą, która tutaj
rządzi. Tutaj, co pan Maciej mówił, ten obfor, to rozjeżdżanie niemieckich czy tam amerykańskich dywizji, no to było coś. A tak się okazuje w tym momencie, że w cudzysłowie biedna Ukraina powstrzymuje przez rok tak potężną armię. Więc tutaj to upokorzenie tej armii i takie w tych tekstach, których ja czytam, jest taki między wierszami taka informacja i ten cały hejt, co idzie w sieci, no to jest też bardzo ważny czynnik, który determinuje to, co ci dowódcy chcą zrobić, czyli udowodnić, że ta armia rzeczywiście jest taka pierwszotopowa, jeżeli chodzi o armie światowe. Więc nie sądzę, żeby ona się za, żeby dowódcy mało ambitnie podchodzili do tematu, a wręcz przeciwnie, uważam, że mogą zrobić coś bardziej nieprzewidywalnego, bardziej ryzykownego, po to tylko, żeby udowodnić, że ta armia coś takiego potrafi. Może nawet im to nie wyjdzie w 100%, ale coś takiego mogą zrobić. Z drugiej strony, co jest takim czynnikiem, jak tu zadałeś mi pytanie, determinujące zwycięstwo tej armii? Ja myślę, że jako takiego terytorium całego Ukrainy nie są w stanie zabrać, natomiast muszą spowodować, żeby armia ukraińska straciła potencjał ofensywny, bo jeśli straci potencjał ofensywny, to nie znaczy, że musi zostać zniszczona. Może zostać w taki sposób użytowana operacyjnie, że nie będzie w stanie prowadzić działań albo odtwarzać gotowości bojowej, prowadzić działań ofensywnych, a będzie ich wyłącznie tylko skazana na prowadzenie działań obronnych, czyli inicjatywa zostanie po stronie Rosji. Więc działanie ofensywne armii rosyjskiej, przyszłej ofensywy, moim zdaniem za cel będzie miało właśnie pozbawienie armii ukraińskiej tych działań ofensywnych i zachowanie całkowitej inicjatywy dalszej operacyjnej, strategicznej armii rosyjskiej. Jak to zrobi? To jest temat otwarty, bo to kwestia zasobów i innych spraw. Natomiast ja myślę, że to jest jakby cel, który armia rosyjska będzie chciała osiągnąć. No to ja jeszcze muszę dodać, bo przedmówca poruszył jeden ważny wątek, a gdy w przypadku takich kwestii typowo taktycznych czerpiemy wiedzę choćby z danych i analiz Maćka Lisowskiego, tak warto jeszcze przeanalizować na koniec naszej rozmowy i tej, powiedzmy, ofensywie, czy powiedzmy wzmożeniu tych walk na Ukrainie, sam przekaz medialny obu stron, bo to też jest dość ciekawa kwestia. Zwrócę tutaj uwagę może, bo tu będzie ciut krócej, drugi wątek też nie będzie Bóg wie jak długi, ale kwestia ukraińska. Ukraińcy zarówno na portalach, na Telegramie prowadzonych amatorsko, czy agencjach informacyjnych ukraińskich utrzymują taką nutę, taki duch przekazów medialnych dotyczących właśnie wspomnianej przez przedmówcę i przez Maćka Lisowskiego obrony, czyli wypowiedzi poszczególnych polityków dotyczących pozostania na posterunku. Sam Załęski mówił o tym, że Bachmut będzie cały czas broniony. Co do takich kwestii dość ciekawych, no to dzisiejsza informacja, że od jutra jest całkowity zakaz fotografowania, przebywania mediów i osób cywilnych właśnie w rejonie Bachmutu. Zobaczymy, co to może świadczyć, ale to przyniosą nam najbliższe dni odpowiedź na to. A druga strona, którą my też zauważyliśmy, analizując zarówno portale rosyjskie czy Telegrama rosyjskiego, duch takiej właśnie, słuchajcie, ofensywy, bo z jednej strony mamy praktycznie co 2-3 godziny informacje tutaj ze strony ukraińskiej o wzmożonym ostrzale moździerzowym rejonu Sumy, więc tu pewnie też jakaś wojna psychologiczna ze strony rosyjskiej, ale słuchajcie, doskonale pamiętacie udostępniane czy przez nas, czy przez Maćka, czy przez inne profile na Twitterze, czy na YouTubie informacje z pierwszych dni wojny, gdy Rosjanie chwalili się przejęciem jakiegoś tam ukraińskiego sprzętu. Słuchajcie, dzisiaj analizując rosyjskiego Telegrama, czy rosyjskie agencje, i to mówię o tych głównych, czy agencji TASS, Rosjanie tak naprawdę z dnia na dzień chwalą się tak naprawdę rzeczami, o których
nie warto wspominać, po części próbując budować napięcie, przejęcia jakiegoś sprzętu NATO. Dzisiaj na nieboskłon są wyjmowane przejęcia powiedzmy dwóch, trzech jakichś tam zachodnich granatników czy innego typu sprzętu wojskowego o małym znaczeniu. Więc z jednej strony mamy także tą wojnę, taką ofensywę medialną. Rosjanie dzisiaj chcą z jednej strony przedstawić się jako powiedzmy armia, która idzie cały czas naprzód. Tutaj te komunikaty choćby grupy Wagnera potroiły się, bo tych informacji mieliśmy praktycznie jeden komunikat dziennie, czasem dwa. Dzisiaj tych komunikatów na takich portalach czy na Telegramie mamy po 5-6 dziennie, informują tak naprawdę o każdym zdobytym metrze ukraińskiej ziemi, bo to trzeba podkreślić, jednak posuwają się nieco naprzód. A inna kwestia to wspomniana także też ta kompromitacja, która jednak to, co mówił przedmówca, pokazuje, jak kraj, który jeszcze kilka lat temu miał niedoświadczoną armię, dzisiaj przeciwstawia się armii, której my często używamy hashtag druga armia świata, tak? Więc tutaj o tej wojnie informacyjnej mamy nadzieję, że w najbliższym czasie też zrobimy odcinek. Jeżeli ktoś jest zainteresowany jakimiś kanałami telegramowymi, to my się zawsze z nimi dzielimy, więc zachęcamy do napisania do nas prywatnej wiadomości. Zawsze jakieś ciekawe kanały wam przedstawimy. No myślę, że jeszcze tutaj przed nami kilka ciekawych dni, ale jednak główne przekazy medialne skupią się tylko i wyłącznie na Bachmucie. Tyle ode mnie, amator. Tak, myślę, że już będziemy tutaj kończyć tą debatę, to podsumowanie tygodnia, o ile jeszcze nikt nie ma nic do powiedzenia. No tu jeszcze mamy, czekały dwie osoby, dwie osoby czekają na głos w jakichś sprawach już dłuższą chwilę i potem jeszcze kolega Zbigniew, zdaje się, chciał coś powiedzieć. Wiesz co, Maczku, ja w prośbie o zadanie głosu nie mam nikogo. Właśnie ja... A ja widzę prośba o głos Katarzyny oraz Iwona S. Takie no to jest. Klikaj, no jeżeli to widzisz, bo ja tego nie mam. Okej, udzielam głosu. Halo. Często, Maćku, jest tak, że ktoś się wycofał. Chyba, że ktoś się wycofa, no ale tu jest świeża niebieska kropka. Dobry wieczór Państwu. Ja chciałam witaj, Katarzyno. Podziękować panu kapitanowi za połączenie mnie z kontaktem Wojtkiem, który już przechwycił 66 stron i mam nadzieję, że zaczął pracować nad tym projektem. Ale z drugiej strony chciałam też powiedzieć, że serdecznie dziękuję każdemu z panów z osobna za to, co wypuszczacie w eter i za każdą wiadomość, która pojawia się na Twitterze. I proszę się nie obawiać żadnych troli, bo one były, będą i no nie wiem, co jeszcze może być gorszego w przyszłości z ich strony, ale... No ja się dowiedziałem, że jestem banderowską onucą. Ale to nieważne, oni mogą mówić co chcą. Najważniejsze są te informacje, które... Na amerykańskim pasku. Które, nie, ale wiesz, w końcu kogoś trafię do sądu. Dla nas, zwykłych zjadaczy chleba, są jak... No my to czytamy jak mantrę, bo to są sprawdzone informacje, to są... No jesteście państwo elitą polskiej... No nie wiem, jak to nazwać nawet... No, jesteście mega kulturalni i róbcie to, co robicie i róbcie to częściej, bo ja rzadko mogę złapać te kanały, bo nie jesteście 24 godziny na dobę jak Maria Report, ale bardzo dobrze się was słucha i tylko tyle chciałam dodać, żebyście jak najwięcej produkowali. Proszę serdecznie, okej? Dziękujemy bardzo serdecznie i teraz pani Iwona. Zasnowaj, Maćku, bo ja nigdzie tego nie widzę. Nie wiem, ja widzę te kropeczki jako współhost widocznie mam inaczej. Teraz dopiero. Ale od tego na szczęście jesteśmy we dwóch, żeby było dobrze. Halo, pani Iwona. Pani Iwono, oddajemy głos. Lewy dolny róg, ikonka mikrofonu. Ale zanim może pani Iwona się połączy, jest pan Janusz. Panie Januszu. Witam serdecznie. Chciałem tylko poprosić jedną rzecz. Nie wszystkie konta, które nie mają dużo obserwujących, znaczą, że są trollami, że są nie wiadomo kim. Natomiast no, część z nas po prostu szuka wiadomości nie z głównego nurtu. Szuka wiadomości, które mogą nam otworzyć
i poszerzyć nasze perspektywy, nasze postrzeganie. Dlatego no, takie wrzucanie wszystkich do jednego wora jest troszeczkę takie smutne i troszeczkę... No, na całe szczęście tego tak nie robimy, dlatego nikt nie został usunięty, tylko dlatego, że jest świeżym kontaktem na Twitterze. Nie, no tylko tak mówię, dlatego mówię, no bo mówię, no tak to się w to w dyskusji trochę przewinęło i myślę, że Janusz, nawiązujesz do wypowiedzi osoby, która tak jak ty może się wypowiedzieć. Nie blokujemy, każdy jest u nas, zresztą jeżeli miałbym patrzeć pryzmatem wypowiedzi naszego przedmówcy, to sam jestem kątem, które powstało w lutym zeszłego roku. Dlatego tylko tyle chciałem zaznaczyć. Tak, dziękuję wam za waszą pracę, bo naprawdę no, dużo możemy się wszyscy dowiedzieć i dzięki temu poszerzyć swoją wiedzę, swoje postrzeganie na wszystko, co się dookoła dzieje. Dziękujemy bardzo za docenianie naszej pracy. Myślę, Maćku, że takiej końcówki to my sobie mogliśmy tylko pomarzyć. Może jeszcze więcej ludzi chce zabrać tak głos. My z chęcią sobie to, wiecie, zarejestrujemy. Spokojnie, teraz pani Iwona. Mam nadzieję, już będzie skutecznie. Halo, ja również chciałam podziękować, bo tak jak też korzystam często z... Nie wiem, czy mnie to coś słyszymy. Przerywa, troszkę lekko przerywa, ale słychać. A. Leciutko, ale idzie zrozumieć, wszystko jest dobrze. Podziękować, bo mieszkam w Niemczech i właśnie z takich pewnych źródeł, mądrych źródeł można dużo rzeczy się ciekawych dowiedzieć, jak to dokładnie wygląda. W Niemczech nie zawsze mam taką możliwość. A chciałam też powiedzieć, że pan kapitan to całościowo, jak opisał Niemcy tą sytuację, jak wygląda z Rosją, to tak trafnie, czego właśnie nie są świadomi sami Niemcy, jak te struktury były powoli nadbudowywane, gdzie jeszcze ta DDR, zostały te stare struktury i to wszystko z korupcją. Austria jest bardzo skorumpowana, jak to wszystko działa. Nie potrafię, niestety nie jestem takim mówcą, nie potrafię tego tak ująć, jak to było przez pana kapitana właśnie skomentowane i pokazane, ale jedyne, co bym chciała podziękować wszystkim rozmówcom, ale co bym chciała dołożyć, gdyż tutaj mieszkam, tak jest taki trochę, się widzi tutaj właśnie ta działalność tych rosyjskich troli jest dużo większa niż w Polsce. Niemcy nie mają tej świadomości. My mamy świadomość, zawsze byliśmy kątem Rosji, wiedzieliśmy, że ten niedźwiedź nigdy nie usnął, tak jak Europa, cała Europa, Niemcy. Polska, nie trzeba tak się linczować, bo Polska w sumie nie przespała, tak jak inne kraje, jak Niemcy, tego zbrojenia i tak dalej, ale tutaj jest właśnie strasznie dużo, jak widzę, że coś wpisuje, to są, zaraz pojawiały się komentarze często, te konta są na jakiejś Argentynie albo Kanadzie, ale co tu jest kątem tego uzbrojenia, nie chcę długo mówić, ale też słowa nie zawsze mogę odpowiednie znaleźć. Była teraz ankieta, 5% tylko Niemców są gotowych bronić swojego kraju i teraz dużo się mówi, że czyżby nie wrócić do służby, obowiązkowej służby wojskowej i nie myślę, żeby to przeszło, gdyż tu chodzi o politykę, po prostu politycy nie chcą sobie zaszkodzić z wyborcami i tak jak Polacy mają świadomość tego, że Ukraina broni całej Europy, Niemcy nie mają tej świadomości. Oni chcą dalej wygodnie żyć, oni chcą tanio gaz mieć. Teraz jest w Niemczech bardzo, bardzo niezadowolenie. Ludziom się żyje coraz ciężej i nie chcą zbroić Ukrainy. Mimo, że to ci gruni, zieloni chcą to robić, ale część tych zielonych nie. Jest coraz więcej takich protestów na ulicach, żeby nie... No te takie nastroje są antywojenne, bardzo widoczne w sensie, żeby nie zbroić, nie dozbrajać się. I na przykład teraz był tutaj, ja mieszkam w Ulm, też jest fabryka zbrojeń, to oni robią samoloty, takie radary na przykład i był Scholz, krótka wizyta, to było krótko przed tym, teraz mają więcej miejsc pracy kątem Ukrainy i zbrojeń, zwiększyć to zbrojenie, ale gdy Scholz był tutaj, to było cały czas mówione, że on nie jest tu w kasernie też ze względu na NATO, albo
względu na fabrykę, tylko było cały czas akcentowane, on przyjechał tylko do browaru się napić piwa. Po prostu ludzie nie chcieli, żeby były protesty na ulicach. To niezadowolenie społeczeństwa przechodzi na to, że nie chcą pomagać Ukrainie. Im się wydaje, że wojna jest gdzieś tam daleko. Nawet mam z prywatnych osób się pytają na przykład, czy Polska aż tak się boi zaatakowania przez Rosję, dlaczego my się tak zbroimy, co ta Ukraina chce ciągle. Wśród prywatnych ludzi są takie opinie i mi się wydaje, że po prostu oni mają tej świadomości i nie są, Niemcy jeszcze nie przejrzeli, nie są zadowoleni z tej polityki wcześniejszej, prorosyjskiej, ale mimo wszystko oni uważają, że Ameryka chce ich zawadnąć, Ameryka chce nimi, bo te struktury, które są ze środowiskami prorosyjskimi związane, to są też te same struktury, które są przeciwko Ameryce, mają te teorie spiskowe, oni wychodzą często na ulicę, protestują. To są powiązane z partiami, które biorą pieniądze z Rosji. I to tak wygląda, tak więc, a Niemcy, nie można powiedzieć ogólnie Niemcy, bo to są politycy, którzy patrzą na wyborców, a dużo wyborców nie chce pomagać Ukrainie, tak jak boją się tej wojny. No. Dziękuję bardzo pani Aniu za dużo miłych słów. Przepraszam za nieskłady Iwono, dziękuję jeszcze raz. Za dużo miłych słów, cieszymy się zawsze, jeśli ktoś z zagranicy, z Polaków mieszkających za granicą, komunikuje się z nami, bo ma informacje z miejsc, gdzie my w tej chwili nie bywamy, no ale dwa, łączność z naszymi współobywatelami Polakami jest dla nas, przynajmniej dla mnie, bardzo fajną sprawą i bardzo ważną. Cieszę się, że macie z nami kontakt i interesujecie się tym, co się dzieje w Polsce. Jeśli chodzi o Niemcy, no cóż, uczyli mnie dziadkowie moi. Język wrogów i przyjaciół trzeba znać. Also ich spreche Deutsch, ganz gut, ich finde meine Deutschkenntnisse gut, also das benutze ich i staram się używać tego właśnie, żeby wiedzieć, co się dzieje w Niemczech i móc charakteryzować chociażby tego typu sytuacje. Znam angielski, znam rosyjski, znam czeski, potrzebuję jeszcze hiszpańskiego, żeby mieć komplet tego, co mi potrzebne, by się poruszać płynnie wszędzie tam, gdzie potrzebuję i chcę. Jeśli chodzi o tą sytuację w Niemczech, dobrze, że są takie głosy trzeźwe mówiące o tym, co się dzieje, ale też wiem, że wielu Polaków cały czas właśnie uświadamia w tej chwili Niemców, o co w tym wszystkim chodzi, ale Niemcy mają też wdrukowany niejako przez propagandę ten element długu mentalnego za to, co zrobili w czasie II wojny światowej Rosjanom i że przegrali ze Związkiem Radzieckim. I Rosjanie mocno, zarówno jako Związek Radziecki, jak i później Rosja, dbali o to, żeby o tym intensywnie przypominać i to niedowierzenie, że może być takie zagrożenie od Rosji, to niedowierzenie w Niemczech, to jest właśnie skutek takich długofalowych operacji medialnych i socjotechnicznych, mających właśnie tak zaprogramować Niemców, by byli sceptyczni do zjawiska agresji rosyjskiej, a jednocześnie jest ich strefa komfortu, w której żyją, w której chcą mieć tani gaz, tanią energię, na której zbudowano sukces niemieckiej gospodarki od lat, jak już tutaj było dzisiaj mówione, 70. Tak bym to podsumował. Dziękuję pani Iwono bardzo za ciekawą opinię. I teraz mamy jeszcze Zbigniewa i Adriana. Tak. I Damiana. A, i Damiana na koniec, dobrze. Więc teraz Zbigniew, jeśli można. Ja tylko tak podsumowując jakby to spotkanie, będę miał prośbę w ogóle do pani Iwony, bo widzę, że na awatarze ma dwie pociechy. To pani Iwono, proszę napisać do mnie informacje na DM-ie. Myślę, że coś będę miał dla pani pociech. Jeżeli będzie pani zainteresowana, to myślę, że będę miał materiały, które sprawią dużo radości. War News wie, o czym mówię. Tak, i dzieciaki są z reguły z tych prezentów zadowolone. Zachwycone. Ja też chcę Kobi. Też chce pan kapitan Komiks? Kobi? Dobrze, to pan kapitan... Kobi, myślałem, że chodzi o klocki Kobi. Nie. Instytut Pamięci Narodowej robi wiele rzeczy, ale w klocki żeśmy jeszcze nie weszli. Nie, mamy doskonały. Jakieś wady pamięci w takiej liczbie zalet.
Maćku, ale pocieszę cię, komiksy cieszą się dużą popularnością wśród dzieciaków, przynajmniej te, które ja otrzymałem od Zbigniewa, a co do klocków Kobi, to śledźcie uważnie, bo niedługo jakiś pojazd wleci. Była też próba, chcieliśmy też, będziemy przynajmniej, jeżeli chodzi o Kobi, z naszej strony były próby rozmowy na temat Żelaznej Dywizji, ale to już jest zupełnie inna historia. Ja tylko chciałem zaznaczyć jedną rzecz, bo chyba tego nie mówiłem. Patrzę, bo jakby mam córkę, która jest w Ogólniaku, patrzę na to pokolenie, które de facto wszyscy identyfikujemy jako pokolenie chodzące w rurkach i mają taką łatę przyklejoną dosyć, no że tak powiem, negatywną. Przynajmniej w naszym odbiorze tego, już nie chcę mówić, ale no niestety panowie tak jesteśmy, starszego pokolenia z ich punktu widzenia. I powiem państwu, że oczywiście córka chodzi do specyficznej szkoły, bo chodzi do szkoły mistrzostwa sportowego. Bardzo dużo dzieciaków, relatywnie dużo w stosunku do tego, co było jeszcze parę lat temu, bardzo dużo dzieciaków, szczególnie ze szkół mistrzostwa sportowego u mojej córki, jasno deklaruje, że chce wstąpić po zakończonej edukacji w liceum. Uwaga, co jest niewyobrażalne w tym pojmowaniu jeszcze 10-15 lat temu. Tok myślenia 17-16-latka. Mówią tak, po liceum nie mam żadnych, w cudzysłowie, kwitów, więc przed pójściem na studia wstąpię do wojska. Oczywiście wymieniają konkretne jednostki, do których chcą iść, ale zobaczcie, jak postrzeganie armii z tego okresu, który ja byłem, czyli ja jestem 76 rocznik, czyli u nas się robiło wszystko, żeby dostać kategorię D, żeby do wojska nie iść, bo wojsko było stratą czasu w tym wydaniu. Jak dzisiaj w młodym, można powiedzieć, pryncypialnym pokoleniu, które zarzuca się im, że patrzy przez pryzmat wyłącznie własnych, prywatnych korzyści, mimo wszystko taką figurę geometryczną, dla niektórych mógłby to powiedzieć, że to jest szpagat, ale że dzieciaki, że te jednostki, te formacje mundurowe, wojsko, policja, straż pożarna, straż graniczna jest dla nich punktem takim, że po Ogólniaku nie mam nic, przed pójściem na studia pójdę do wojska. To jest w ogóle, jak mi to moja córka powiedziała i ona mówiła to, że to jest duża grupa ludzi, która w ten sposób myśli. To moim zdaniem takim, to byłby taki pozytywny akcent, który pokazuje, że jednak w społeczeństwie zachodzą zmiany bez względu na to, kto nami rządzi, gdzie kładzie akcenty, natomiast gdzieś ta inteligencja społeczna się zazębia i są pewne mechanizmy, które siłą rzeczy zapadają i one zaczynają zachodzić. To pytanie, czy one się dzieją szybciej czy wolniej, to już jest zupełnie inna sprawa. To jest temat na odrębny dyskusję albo w ogóle temat nieskończony. Ale pozytywem jest to, że mimo wszystko te zmiany zachodzą na naszych oczach i pojawiają się informacje, moim zdaniem, bardzo pozytywne z miejsc, z których my byśmy nawet w ogóle sobie jeszcze parę lat temu o takich dyskusjach nie... O takich spostrzeżeniach nie myśleli, że ludzie, którzy mają 16, 17, no już 18 to już nie, ale 16 i 17-latkowie, stać ich na tego typu konstrukcje, na tego typu przemyślenia. Pani Iwono, ponawiam swoją prośbę, a ja na razie i ja bardzo dziękuję za pokój. Słuchajcie, powoli będziemy kończyć nasz pokój. Jeżeli jest duże zainteresowanie, na pewno z Maćkiem znajdziemy jeszcze jakąś chwilę, żeby kolejny pokój zorganizować, bo cieszą się one zawsze dużą popularnością. Przeprosimy chyba amatorów już wszystkich, po prostu oddamy może jeszcze możliwość zadania takich naprawdę dwóch krótkich, to gorąca prośba pytań Adrianowi i Damianowi i po tych dwóch pytaniach zakończymy nasz pokój. Amator, tak oddaję myślę. Ci głos. Nie mi to chyba Adrianowi. Adrianowi, no, tak, Adrian, zapraszamy.
O, dobry wieczór, zdechałem na miejsce, także tak podsumuję. Jedna rzecz odnośnie, znaczy dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Jedna rzecz odnośnie Niemiec. Rzuciłem tam piramidę wieku Niemców i skład etniczny, tak żebyście wiedzieli, przed czym Niemcy się stoją w tym momencie. Oni mają duże pokolenie, 55, dochodzi do 60 lat i później mają niż demograficzny, także oni będą przede wszystkim pilnować, żeby to pokolenie miało jakieś emerytury, a na pewno będzie miało ścięte, więc to jest dla nich największy problem i zagrożenie dla nich jako dla państwa, że po prostu standard życia się tym emerytom obniża, skład etniczny jest niższy, jakby to powiedzieć, produktywność tych imigrantów jest niższa niż Niemców była, także no w tamtym roku PKB im się realnie obniżył i będzie to tendencja trwała najprawdopodobniej. No zobaczymy wszystko, jak się ta demografia przełoży na Niemców, na tym trzeba na to trzeba zwracać uwagę, dlatego Niemcy na to zwracają. Oni mieli jeszcze dużą populację w NRD, byłych Sowietów po prostu, którzy tam zostali z rodzinami po tej armii sowieckiej. Tak jak u nas było w Jelenie Górze, to spora część osób została w Niemczech. A drugie pytanie odnośnie tej armii i młodych, no to podejrzewam, że może być też zderzenie takie strukturalne u nas, bo cały czas mamy feudalizm w tej armii. Te stare pokolenia są trochę inaczej kształtowane niż nowe i po takim, nie wiem, pół roku czy roku w zderzeniu się z tym, no to może być duży problem. Mam kolegę, który był najpierw w Strzelcu, teraz jest średnim oficerem. Jeżeli on mówi, że po iluś nastu latach w armii ciągle mówi, że jest problem tego myślenia feudalnego, pańszczyzny i tak dalej, że nie ma jakichś takich relacji, no, poza może siłami lotniczymi i specjalnymi, no to cały czas polska armia to jest taka, niewiele się różni od tego, co jest w Rosji czy na Ukrainie, może mniej w ten sposób. Także żebyśmy tego potencjału młodych nie zaprzepaścili za chwilę po sobie. Po prostu przestaną się kopać z koniem, pójdą gdzie indziej. Dobra, dzięki, dobrej nocy, wspaniały pokój, także do usłyszenia. Dziękujemy. Nie ukrywam, że Adrian na koniec ruszył to, co ja się zastanawiałem, czy powiedzieć, ale użyję tych słów. Nic tak nie zabija patriotyzmu młodych oficerów, jak idiota przełożony, do którego trafiają. I mam nadzieję, że ci młodzi ludzie właśnie u progu dorosłości, trafiający w tym momencie z własnego wyboru do wojska, po to, żeby znaleźć sobie sposób na inteligentne, zaznaczam, finansowanie dalszego rozwoju studiów, żeby nie zderzyli się z idiotami na różnych szczeblach dowodzenia, bo w wielu sytuacjach, kiedy wojsko nie wie, nie wiadomo co z nimi zrobić, to robi się rzeczy głupie, które potrafią zaorać wszystkie możliwe pokłady pozytywnego myślenia. To tyle. Tak, jeszcze nie wiem, czy Damian nie chciał czegoś powiedzieć tutaj. A, dobry wieczór. Ja mam jedno takie pytanie tylko i wyłącznie. Nie wiem, czy już było, bo nie słucham od samego początku, ale chciałem się zapytać o te dziwne, śmieszne ostatnio występujące balony meteorologiczne. Na samym początku tutaj. Dobra. No to... żeby nie było, ta rozmowa będzie także nagrywana na YouTube, więc zapraszamy na nasz kanał YouTube, gdzie no, za parę dni się ukaże właśnie w formie takiego, można powiedzieć, bardziej podcastu. Na no dobrze, amator, ale my tu gadu-gadu, my tu gadu-gadu, a w rejonie Chicago zamknęli niedawno przestrzeń powietrzną i zestrzelili kolejny obiekt. Tak, dzieje się. Dosłownie przed chwilą. Jeszcze wiem, że w Urugwaju podobno też był kolejny. Tak, w Urugwaju też siły powietrzne poinformowały, więc... Tak więc można zobaczyć intensywność działań nie tylko na Ukrainie, ale także na świecie w ostatnich tygodniach. A tylko jedno pytanie, czy one na pewno są chińskie? Tego właśnie na razie nie wiemy. Przy pierwszym balonie Chińczycy się obruszyli bardzo, więc tu jest dowód pośredni przynajmniej, że coś mieli z tym wspólnego. Resztę powie analiza danych z podjętego z morza sprzętu. Natomiast można, tak jak już mówiłem wcześniej, można pod obcą flagą zrobić wiele rzeczy, kupując komercyjne elementy, z których można poskładać klocki odpowiednie do tego, co się chce uzyskać w postaci chociażby takiego aerostatu latającego. Tak, tymczasem będziemy właśnie kończyć nasz przewód dzisiejszej debaty. Dziękuję wszystkim, którzy w niej uczestniczyli, głównie
przede wszystkim oczywiście kapitanowi Lisowskiemu, a także Mateuszowi, ale także wszystkim innym, którzy się tutaj wypowiadali. Już nie będę bezpośrednio wymieniał z imienia i nazwiska, bo to długa lista będzie. Tym samym zamykam przewód dzisiejszej debaty.